Wracamy po przerwie, wracamy do boiskowych emocji z udziałem Radomiaka Radom i Błękitnych Stargard Szczeciński. Mamy jedną korektę w składzie zespołu gości. Na murawie pojawił się Robert Gajda z numerem 10, czyli najlepszy obecnie strzelec zespołu w tym sezonie. Natomiast Radomiak jak na razie bez zmian i też nie ma się co dziwić trenerowi Magnuszewskiemu, bo tu tych zmian na razie nie potrzeba. Radomiak gra, no może nie bardzo dobrze, ale skutecznie, jeśli chodzi o destrukcję i skutecznie, jeśli chodzi o ofensywę. Mogłoby być jeszcze nieco bardziej skutecznie, jeśli chodzi o realizację założeń taktycznych, ale też gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Pierwsza akcja Błękitnych i od razu przerywa Jakub Cieciura i jeszcze zrobił to na tyle fortunnie, że utrzymali się zieloni przy piłce. Kazimierowicz do lewej strony, do Gutowskiego i świetnie przerywa tym razem Włodzimierz Puton. Jeszcze ofiarnie wślizgiem wybija na aut Jakub Cieciura. Gutowski do, zdaje się, tego, który właśnie wszedł na boisko, czyli Roberta Gajdy. Teraz on przy piłce. Chciał piętką uruchomić kolegę Robert Gajda, ale połapał się w tym wszystkim Jakub Cieciura. Pokazuje trener gości, że opuściła piłka murawę. I dopiero teraz odgwizdał to arbiter, natomiast piłka w posiadaniu zespołu Błękitnych. Wawrzyk, Gajda. Wawrzyk. Blokuje Cieciura. No i teraz tak dosyć ryzykownie chciał nabić zawodnika Błękitnych Paweł Wolski. Nie skończyło się to stratą, ale gdyby tak było, to mogłaby to naprawdę być bardzo groźna akcja w wykonaniu Błękitnych. Na taką zabawę raczej nie ma miejsca przy takim wyniku jak obecnie, czyli 1-0. Tak jak mówiłem, jest to wynik bardzo, bardzo zdradliwy. Gutowski. Wawrzyk. I znów bardzo dobrze wślizgiem interweniuje Jakub Cieciura. Trzyma formę, trzyma poziom Jakub Cieciura. Nie ma tam miejsca na lewym skrzydle dla Błękitnych na konstruowanie skutecznych akcji. Trudno nawet o dośrodkowanie. Właśnie tam, gdzie biega Jakub Cieciura, ale teraz trzeba uważać. Uderzenie na bramkę Michała Kuli, łapie piłkę golkiper Radomiaka, a uderzał grający z numerem 16 Radosław Wiśniewski. Który to już wślizg Jakuba Cieciury w ostatnich minutach. Bardzo skutecznie gra ten defensor. Powtarzam to po raz kolejny. Widać, że ogromnie chce wrócić do pierwszej jedenastki, że zależy mu na regularnej grze. Atakują Błękitni. I tym razem wślizgiem Maciej Świdzikowski. No może się odechcieć grać w ofensywie zespołowi Błękitnych, poszczególnym zawodnikom. Każda próba driblingu, każda próba indywidualnej akcji kończy się skuteczną interwencją defensorów Radomiaka. I aut dla gospodarzy. 30, może 40 metrów do bramki Marka Ufnala. Sulkowski z piłką w ręku. Radecki, Sulkowski. Bardzo ładnie teraz Radecki. On kiwał jednego, drugiego zawodnika. I jeszcze Radomiak. Puton. Prostopadła piłka do Leandro. Dobrze interweniował Wawrzyk. Gajda. Naciskany przez Wolskiego. I aut dla Radomiaka. Słuszna decyzja arbitra. Cieciura.
No powiem Państwu, że mam na swojej głowie założone słuchawki, a mimo to słyszę bardzo, bardzo wyraźnie ten szum płynący z latających nad stadionem samolotów. Silniki odrzutowe rozbrzmiewają nad Radomiem, a tymczasem faulowany chyba Jakub Cieciura i faul. Rzut wolny dla Radomiaka. Radom. Leandro. Nie doszedł do piłki Robski. Trochę zbyt ryzykownie zagrał tę futbolówkę Leandro. To podanie nie miało większego sensu. Troszkę takie na siłę. Podanie do Krzysztofa Robskiego. Zachęcam kibiców do bardziej kulturalnego dopingu. Pomóżmy właśnie tym wspaniałym dopingiem, z którego jesteście znani w całej Polsce, naszej drużynie. Siwek. Fadecki, Siwek. I znowu w posiadaniu Radomiak, Brągiel. Kazimierowicz, naciskany przez Radeckiego, okazja dla Radomiaka, Robski do Radeckiego, nieco za plecy zagrał Krzysztof Robski, ale jeszcze raz okazja do kontry, teraz trzeba zagrać dokładnie, trzeba wymieniać piłkę w szybkim tempie, Wolski, dośrodkowanie i czy będzie bramka, nie trafia Radecki. Od bramki Marek Ufnal. Bardzo, bardzo dobra piłka od Pawła Wolskiego. I nie trafia Mateusz Radecki. Szkoda, szkoda. Nie wiem, czy będzie miał lepszą okazję w dzisiejszym meczu. Mateusz. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Atakują błękitni. Cieciura wybija na raty, ale skutecznie. Radecki, Puton, znowu Radecki, znowu Puton, znowu Radecki, ależ chodzi ta piłka jak po sznurku. Teraz Radomiak, Leandro, Leandro próbował z dystansu i jeszcze jest sporo miejsca dla Radomiaka. Przekombinował teraz Włodzimierz Puton z tym podaniem, trzeba było zagrać piłkę do nogi Darka Brągiela. Gajda do przodu, atakuje Fadecki. Fadecki indywidualnie jeden na jeden ze Świdzikowskim. Ten nie daje się oszukać. Kazimierowicz, Gutowski, piętką do Gajdy. I znów Cieciura. Gutowski. Gajda. Łapie piłkę Michał Kula. Mocny wiatr wieje teraz na stadionie przy ulicy Narutowicza 9. Ale to jest wiatr, który zmierza w kierunku bramki Michała Kuli. A to oznacza, że mogą pokusić się o strzały z dystansu zawodnicy błękitnych, bo to teraz im będzie sprzyjać właśnie ta pogoda, ale też mówiłem Państwu o tym, że wszystkie bramki w tym sezonie i na drugoligowych boiskach w wykonaniu Radomiaka i w wykonaniu Roni Radom padły na bramkę, której obecnie strzeże Michał Kula. Atakują błękitni. Gutowski niedokładnie dośrodkowywał, trzeba wybić piłkę. Nie ma rzutu karnego, nie użył gwizdka arbiter dopiero teraz, ale piłka będzie w posiadaniu Radomiaka. Niebezpiecznie zrobiło się w polu karnym Michała Kuli. A wzięło się to z lekkiej nonszalancji Mateusza Radeckiego, który zamiast wybijać piłkę próbował opanowywać ją chyba nieco niepotrzebnie. Zwycięstwo, remis i porażka. Taki bilans mają i jedna, i druga drużyna. 4 punkty w 3 spotkaniach. To oznacza
środek tabeli, a wręcz dolną połowę tejże tabeli, tabeli bardzo wyrównanej, spłaszczonej. To będzie bardzo emocjonujący sezon, jeśli chodzi o grę o awans, jeśli chodzi o walkę o utrzymanie. Atakuje Wolski. Zablokowany cross przez Kazimierowicza. Gajda. Próbował indywidualnie, ale proszę zobaczyć, gdzie interweniuje, w której strefie. Rossi Pereira Leandro cofnął się do defensywy, by zastąpić grającego z kolei w poprzedniej akcji w ofensywie Jakuba Ciciurę. Rossi Pereira Leandro. Gajda. Aktywny jest ten zawodnik. Wawrzyk obiega Jędrzejczyka. Dośrodkowanie na długi słupek. Za mocne jednak nie opanuje piłki Wojciech Fadecki. Powstrzymywany Bednarski, okazja do kontry dla Radomiaka. Brągiel urywa się, faulowany ewidentnie przez grającego z numerem 23 Franciszka Siwka. Prosił się ten zawodnik już od dłuższego czasu o żółtą kartkę i wreszcie ją otrzymał. Ale był to pierwszy żółty kartonik prawego obrońcy Błękitnych, Stargard Szczeciński. Ciekawie zapowiadała się ta kontra. Taki typowy faul taktyczny. Nie zainteresowany piłką, bardziej tym, by właśnie przerwać ten kontratak, który wyprowadzał Dariusz Brągiel. Był Franciszek Siwek. Świetny cross na lewe skrzydło. Znowu Brągiel. Brągiel. Naciskany i od bramki rozpocznie Marek Ufnal. Szczęśliwa interwencja Franciszka Siwka. Sporo takich indywidualnych pojedynków w dzisiejszym spotkaniu. Ale o tym za chwilę, bo atakuje Radomiak. Krzysztof Robski, Robski i mamy bramkę! Krzysztof Robski, Radomiak 2, Błękitni 0. Debiutanckie trafienie Krzysztofa Robskiego i kapitalna asysta Rossi Pereira Leandro. Wielka radość na stadionie przy ulicy Narutowicza 9. Świętują kibice, świętują zawodnicy, ale chyba najbardziej cieszy się z tego trafienia Krzysztof Robski. Wreszcie przypieczętował swoją dobrą grę trafieniem. Bramkę dla Radomiaka strzelił Krzysztof Robski! Krzysztof Robski! Krzysztof Krzysztof Robski! Błąd przy tym strzale popełnił Marek Ufnal, który pofrunął od razu w prawe skrzydło, a piłka powędrowała przy słupku lewym. Bardzo mocne uderzenie 18-latka i mamy 2-0. To oznacza, że Radomiak już bardzo spokojnie może grać teraz, skupić się na defensywie, a to Błękitni muszą rzucić wszystko na jedną kartę. Jędrzejczyk do Michała Kuli. Bardzo pewnie. Proszę posłuchać, jaka atmosfera panuje dziś na stadionie przy ulicy Narutowicza 9. Co za mecz, co za emocje, co za atmosfera. Atakują Błękitni. Gutowski. Wawrzyk. Kazimierowicz na pamięć, ale bardzo niedokładnie. I znowu szarżuje Robski, naciska Bednarskiego. Robski nie zdążył do piłki. Bardzo duża doza zaufania do własnego golkipera ze strony Bednarskiego. I świetnie też interweniował na przedpolu Marek Ufnal.
Radomiak już w całości na własnej połowie. Stawiają na defensywę zawodnicy w zielonych strojach. Szarżował Wiśniewski, ale poślizgnął się na piłce i w ataku Radomiak. Daleka piłka na Robskiego. Robski, niewiele brakowało, a pomyliłby się Tomasz Pustelnik. Jędrzejczyk, dobra piłka, okazja do kontry, Brągiel rozpędza się, żywa torpeda, Dariusz Brągiel. Brągiel powstrzymany przez grającego z numerem 11 Macieja Liśkiewicza. Gutowski. Zadowolony z postawy swoich podopiecznych. Trener Jacek Magnuszewski nie szykuje żadnych zmian. Mamy kolejną zmianę gotową w zespole Błękitnych, ale o tym za chwilę. Leandro! I czy będzie bramka? Łapie piłkę Marek Ufnal. Gajda. Szarżuje Robert Gajda. Prawe skrzydło. Interwencja Bartosza Sulkowskiego. Mamy rzut rożny dla Błękitnych. I to będzie okazja do zmiany. Na murawie pojawi się numer 20, czyli Michał Magnuski. A z boiska zejdzie napastnik Radosław Wiśniewski. Numer 16. W jego miejsce na placu pojawi się Michał Magnuski, numer 20. Jest to druga zmiana. Nie był to dobry występ Radosława Wiśniewskiego. Mało kreatywności, mało strzałów na bramkę i sporo strat w wykonaniu właśnie tego zawodnika. Tymczasem Błękitni dośrodkowują rzut rożny. Piąstkuje Michał Kula. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Ofiarnie Sulkowski. Piłka wciąż w polu karnym Radomiaka. Jeszcze raz Sulkowski, jeszcze raz trzeba tę piłkę wybić. Czyni to Maciej Świdzikowski. Wciąż w posiadaniu Błękitni. Prawe skrzydło. Gajda. Czy będzie bramka? Interweniuje Michał Kula. Bardzo ładnie tam dryblował, manewrował między nogami defensorów Robert Gajda, ale strzał zdecydowanie za lekki i wprost w ręce doświadczonego golkipera Radomiaka. I od razu piłka na Krzysztofa Robskiego. Ileż czarnej roboty wykonuje ten zawodnik. Ściąga na siebie uwagę defensorów tylko po to, by miał miejsce na kombinacyjną, kreatywną grę Leandro i skrzydłowi. Teraz prostopadła piłka do Radeckiego. Przeczytał to po raz kolejny Marek Ufnal. Może podobać się ta odwaga w grze, ta bezkompromisowość w wykonaniu pomocników Radomiaka. Dziś szukają tych prostopadłych podań do swoich kolegów i to przynosi bardzo dobre efekty. Leandro. Huton. Zapytałem trenera Jacka Magnuszewskiego na konferencji prasowej przed tym spotkaniem, dlaczego Chinon Zagu nie znajduje się w kadrze meczowej. Tak było w Częstochowie, tak jest także i dzisiaj. A on odparł, że no jak mogę zmieniać Rossi, Pereira, Leandro, skoro on jest w takiej formie, skoro daje tyle swojemu zespołowi. On musi grać przez 90 minut, a Agu mógłby wejść na murawę z uwagi na limit obcokrajowców tylko i wyłącznie w tym momencie, gdy Leo by to boisko opuścił. Dlatego inni zawodnicy siedzą na ławce rezerwowych, tak by mogli pojawić się na murawie bez konieczności ściągania gwiazdy Radomiaka. Atakuje zespół zielonych, uderzenie lewą nogą Krzysztofa Robskiego. Troszkę przeszarżował, troszkę zbyt dużo szaleństwa było w tej akcji. To co wyszło Pawłowi Wolskiemu, tym razem nie udało się Krzysztofowi Robskiemu. Ślizg Wolskiego, jeszcze faulowany pomocnik Radomiaka. Ma taką zdolność trener Jacek Magnuszewski do tego, by
zawodników, którzy może nie byli wyróżniającymi się postaciami w swoich poprzednich zespołach, którzy może nie byli gwiazdami na tym szczeblu rozgrywek, potrafi z nich wyciągać to, czego nie wyciągnęli poprzedni trenerzy. Potrafi nadawać im takie role, by poszczególni zawodnicy mogli pokazać pełnię swoich umiejętności. Tak jest właśnie z Pawłem Wolskim, tak jest też z Krzysztofem Robskim i kilkoma innymi zawodnikami w kadrze Radomiaka. Atakują błękitni. I kolejna kapitalna interwencja Jakuba Cieciury. Nie wiem, czy to nie najlepszy jak na razie zawodnik w zespole Radomiaka w dzisiejszym meczu. Mnóstwo czarnej roboty wykonuje, przerywa akcję. Czyta grę kapitalnie, doświadczony prawy obrońca w zespole Zielonych. I znów Jakub Cieciura odzyskuje piłkę. Wolski na oślep, przed siebie, na uwolnienie. Nie biegł za piłką Jakub Cieciura, on już nie ma aż tyle siły. A też trzeba pamiętać, że ma sporo zadań defensywnych. Chyba zmęczony jest już Paweł Wolski, bo szykowana jest zmiana na prawe skrzydło. Do gry gotowy jest Paweł Uliczny. Przechwytuje piłkę Włodzimierz Putun, ale tylko na chwilę. Znów w posiadaniu błękitni. Ależ emocje w tym meczu, ależ dynamika i tempo gry. Wybija w trybuny Leandro, bo tam leży Bartosz Sulkowski. Tak jakby słyszał moje słowa. Trzeba tę grę uspokoić, trzeba chwilę odetchnąć. Warto zatem poleżeć kilka sekund, ukraść troszeczkę tych sekund, może nawet minut. Zmiana teraz w zespole Radomiaka anonsowana przeze mnie. A zejdzie nie Paweł Wolski, a Dariusz Brągiel. Zatem Wolski powędruje na lewe skrzydło, a Paweł Uliczny wprowadzany na boisko zagra na swojej nominalnej pozycji prawoskrzydłowego. Szykuje się także do gry Michał Hrabąszcz. Duże brawa dla Dariusza Brągiela ze strony radomskiej publiczności. Na pewno zasłużone, bardzo dobry mecz. Także Darka pokazał, że warto na niego stawiać od pierwszych minut. Zobaczymy, kogo zastąpi na murawie Michał Hrabąszcz. Ta zmiana pewnie za kilkadziesiąt sekund, bo w ataku Radomiak, Leandro na lewo. Szkoda, że nie zabrał się z piłką Leo, ale faulowany był chyba Krzysztof Robski. Gdyby zabrał się z piłką Brazylijczyk, mógłby pokusić się o przywilej arbitera. To by oznaczało bardzo dogodną okazję dla Radomiaka. Tymczasem jeszcze jedna zmiana w zespole Błękitnych, Sargard Szczeciński. No, proszę Państwa, nie wiem jakiego wzrostu jest dokładnie Maciej Więcek z numerem 17, natomiast jak Państwo za chwilę pewnie zobaczą, tytan, jeśli chodzi o wzrost, jeśli chodzi o centymetry, to raczej nie jest. Minął się z piłką, ale tylko na chwilę. Marek Ufnali ostatecznie pochwycił ją, choć tylko na raty. Jeszcze jeden komunikat, jak już Państwu wspominałem, dzisiejszy mecz można obejrzeć. Jędrzejczyk wraca do defensywy i od razu odbiera piłkę. Dobry występ także dzisiaj Norberta. Na stronie zebra.tv. Pustelnik na lewo, tu jest Gutowski. Ładnie teraz pograli zawodnicy Błękitnych. Kazimierowicz, Gajda. Gutowski w pole karne i wybija w ostatniej chwili Maciej Świdzikowski, ratując Radomiaka przed utratą bramki. Kolejny rzut rożny, gdyby teraz w tym okresie meczu Błękitni zdołali strzelić bramkę, to tutaj będzie jeszcze bardzo, bardzo gorąco w końcówce. Zmiany. Za chwilę pojawią się na boisku nowi zawodnicy i w jednej, i w drugiej drużynie, ale zanim to nastąpi, jeszcze to dośrodkowanie z rzutu rożnego. Błękitni. Piłka dochodząca. Nie piąstkował Michał Kula, ale interweniował bardzo skutecznie Maciej Świdzikowski. Jeszcze wysokość pola karnego. I aut dla przyjezdnych. Teraz będzie okazja do dokonania
Roszat w składzie. Michał Hrabąż, tak jak przypuszczałem, zastąpi zmęczonego już Włodzimierza Putona. A ten bardzo filigranowy zawodnik Maciej Więcek, numer 17, zastąpi prawdopodobnie Rafała Gutowskiego, który stoi tutaj tuż przy linii bocznej. Tak jest. Maciej Więcek, no na pewno przy rzutach rożnych w polu karnym potrzebny nie będzie. Ale zobaczymy. Może ma inne umiejętności. Teraz uderzenie z dystansu, od razu na wiwat. I bardzo niecelnie. Na prawe skrzydło powędrował pomocnik Błękitnych. Natomiast, co ciekawe, Paweł Wolski wciąż występuje na prawym skrzydle. To oznacza, że Paweł Uliczny występuje na skrzydle lewym, czyli nie na swojej nominalnej pozycji. Do innych roszad kadrowych przyzwyczajał nas trener Jacek Magduszewski w poprzednich spotkaniach w tym sezonie. Robski teraz głową do Wolskiego. Walczy pomocnik Radomiaka. Ale dobrze interweniował Tomasz Pustelnik. Jeszcze naciska Radomiak. Gubią się nieco Błękitni. I udało się odzyskać piłkę. Aut w środkowej strefie boiska. W takich zespołach, które nie przegrywają na własnym boisku, które zdobywają całą masę punktów właśnie grając u siebie, mówi się, że to są zespoły własnego boiska. No ale Radomiak nie ma własnego boiska. Radomiak gra gościnnie na stadionie przy ulicy Narutowicza 9 do czasu, gdy wybudowany zostanie stadion przy ulicy Struga 63. Te budowy niedługo powinny nadejść. Niedługo też spodziewane jest podpisanie umowy na dotację z Ministerstwa Sportu właśnie na budowę hali widowiskowo-sportowej, a to oznaczać będzie także, że będzie można rozpocząć wszelkie prace związane z budową stadionu. Wszyscy czekamy chyba na to ze zniecierpliwieniem, bo na pewno jest to bardzo, bardzo potrzebna inwestycja, jeśli chodzi o radomski sport. Atakuje Radomiak. Leandro pędzi do piłki. Powstrzymany Brazylijczyk przez Tomasza Pustelnika i będzie kolejna zmiana w zespole Radomiaka. Na murawie pojawi się Krzysztof Nabora, a opuści je numer 28, czyli Paweł Wolski, strzelec bramki. Bramki marzenie, to był kapitalny strzał Pawła Wolskiego, który na pewno w powtórkach będzie odtwarzany wielokrotnie. A wielokrotnie Krzysztof Nabora, numer 16. Jakiś taki mało uśmiechnięty Paweł schodzi z boiska. Może chciał pograć jeszcze dłużej, a może po prostu jest profesjonalistą i skupia się tylko i wyłącznie na tym, na własnej grze. Zawsze można przecież zagrać lepiej, ale dzisiaj bardzo dobry występ Pawła Wolskiego. Robski, nie było spalonego. Krzysztof Robski próbował zagrać do Krzysztofa Napory. I akcja dwóch Krzysztofów zakończona autem dla Radomiaka na wysokości pola karnego. 74 minuty gry za nami. Leandro, 18 metr. Szukał prostopadłego podania do Mateusza Radeckiego. Zgrywa głową Gajda. Wychodzi z kontrą zespół Błękitnych. Więcek. Niedobrze zagrał Więcek, ale jeszcze przy piłce Błękitni Gajda. Na prawe skrzydło i bardzo dobrze ofiarnie interweniuje Bartosz Sulkowski.
I znowu Gajda. Bardzo duże ożywienie w grze ofensywnej błękitnych wniósł ten zawodnik wprowadzony w przerwie. Kazimierowicz do tyłu, do Bednarskiego. Ten bardzo niedokładnie zdenerwowany trener Kapuściński. Chrabąszcz, Robski, Leandro. Kros na prawe skrzydło. Tu jest niepilnowany Krzysztof Napora. Napora szarżuje. Próbował indywidualnego dryblingu Krzysztof Napora, ale nic z tego, powstrzymywany przez Tomasza Kapustkę. Przepraszam, przez Tomasza Pustelnika, a Bartosz Kapustka w zeszłym sezonie grający w zespole błękitnych odszedł w tym okienku transferowym do Krakowi. I było to chyba najpoważniejsze osłabienie właśnie zespołu ze Stargardu Szczecińskiego. Natomiast tacy zawodnicy jak Ufnal, Pustelnik, Wawrzyk czy Gajda występowali tu w poprzednim sezonie i naprawdę robili furorę nie tylko w Pucharze Polski, ale także na drugoligowych boiskach. Zgrywa głową Robski do Leandro i świetnie przyblokowany Brazylijczyk przez Macieja Liśkiewicza. On teraz przy piłce. 14 minut do końca tego spotkania. Plus ewentualnie doliczony czas gry, chociaż jak na razie nie było zbyt wielu przerw. Radecki do przodu. Interweniuje Pustelnik. Coraz śmielej poczynają sobie błękitni w grze ofensywnej, ale też bardzo dobrze radzi sobie Radomiak w destrukcji. Leandro, dużo miejsca, dużo swobody ma na prawym skrzydle. On lubi takie okazje, lubi akcję 1-1. Leandro wpada w pole karne. Leandro i nie ma strzału ze strony Krzysztofa Robskiego, bo bardzo dobrze interweniował po raz kolejny Maciej Liśkiewicz. Cieciura. Trzeba wracać teraz. Błąd Jakuba Cieciury. Zmęczony już Kuba i bardzo dobrze przeczytał grę Norbert Jędrzejczyk. Jak na warunki fizyczne tego zawodnika jest naprawdę bardzo zwrotny. I bardzo dobrze radzi sobie z pracą na nogach, ze zwinnością. Norbert Jędrzejczyk. Sporo mówiło się przed sezonem o tym, że ta pozycja obok Macieja Świdzikowskiego na środku obrony będzie bardzo silnie atakowana i przez Jędrzejczyka, i przez Karola Kucharskiego, i przez Kamila, i przez Radosława Sylwestrzaka oczywiście. Brat Kamil gra w ekstraklasowej Koronie Kielce. Natomiast Radosław Sylwestrzak i Karol Kucharski mocno pukają na treningach do wyjściowej jedenastki, ale jeśli w takiej formie będzie Norbert Jędrzejczyk, to jego pozycja będzie absolutnie niezagrożona. Nie było faulu na Leandro, choć domaga się gwizdka Brazylijczyk. Wawrzyk. Fadecki powędrował teraz na lewe skrzydło. Wojciech Fadecki, Bednarski, Gajda. Nie mają pomysłu, jak rozmontować defensywę Radomiaka. Błękitni Stargard Szczeciński. Sporo tych akcji takich mało schematycznych, mało poukładanych, ale to wynika z bardzo dobrego ustawienia bloku defensywnego. Także z tego, że pomagają i napastnicy, i pomocnicy w destrukcji, w odbieraniu piłek i w zamykaniu okazji do podań, także tych prostopadłych. Tego w ogóle dzisiaj nie obserwujemy w zespole przyjezdnych. I oby tak do samego końca spotkania walczy w pojedynku fizycznym Robski. Ten pojedynek przegrał. Nie wiem, czy tam nie faulował Paweł Uliczny, pokazuje przywilej korzyści arbiter. Faulowany teraz był Maciej Więcek. Pustelnik. Tu jeszcze wiele może się wydarzyć w tym spotkaniu. Błękitni atakują. Fadecki. Dobrze Cieciura. Wawrzyk.
Bednarski. Naciska Robski. Czy uda się przejąć piłkę napastnikowi? Bardzo szczęśliwie Lisiecki utrzymał się w posiadaniu. Gajda na prawe skrzydło do Więcka. Więcek chciał wywalczyć rzut rożny. To się nie udało. Za mocna piłka do Robskiego. On także już mnóstwo sił wytracił w dzisiejszym spotkaniu. Mamy 80. minutę tego meczu, a to oznacza, że wielu zawodników jest już zmęczonych. Ale to samo dotyczy błękitnych Sargard Szczeciński. Walczył w pojedynku główkowym Więcek. Ale w posiadaniu futbolówki Radomiak. Robski, 3-3 atakuje Radomiak. Wracają błękitni. Leandro, przydałoby się szybciej tę akcję rozwiązać. Za długo holował piłkę Leo, za dużo tych kółeczek. Dobre przyjęcie napory. Napora dośrodkowuje za mocno. Zamyka akcję z drugiej strony uliczny. Ale osamotniony w polu karnym jest Krzysztof Robski. Nie bardzo jest nawet po co dośrodkowywać, skoro Robski jest skryty przez dwóch, nawet trzech zawodników. Chrabąszcz, uderzenie z dystansu i nie ma bramki, nie ma też rzutu rożnego, a będzie za to zmiana w zespole błękitnych. Kolejny filigranowy zawodnik na murawie, numer 15 to, jeśli dobrze widzę, Filip Łaźnikowski. Z numerem 8 Patryk Petarski, jego miejsce na boisku znajduje się... A z murawy schodzi Patryk Bednarski, numer 8. Łaźnikowski to kolejny zawodnik formacji ofensywnej. Bednarski był defensywnym pomocnikiem, zatem wszystko na jedną kartę stawia już trener zespołu przyjezdnych. Właśnie teraz ten wprowadzony przed momentem na boisko Łaźnikowski przy piłce, ale już strata i w posiadaniu Radomiak. Chrabąszcz, Radecki, uliczny. Sulkowski. Odciągnął sporo do przodu Sulkowski. Nie wiem, czy nie był faulowany. Takie jest zdanie właśnie arbitra. To oznacza, że Radomiak od 40, może 35 metra rozpocznie kolejną akcję odrzutu wolnego. A na murawie pojawi się numer 15, proszę Państwa, Przemysław Śliwiński. Powraca po bardzo długiej kontuzji. Ten bardzo, bardzo utalentowany napastnik. Z boiska schodzi Rossi Pereira, a Leandro... Ja nie muszę komentować występu Brazylijczyka. Sami Państwo słyszą, jak żegnany jest przez radomską publiczność Leo. A na boisku równie gorąco przywitajmy Przemka Śliwińskiego po 3-miesięcznej przerwie. Ależ byłoby pięknie, gdyby Przemysław Śliwiński w dzisiejszym spotkaniu od razu rozpoczął mocnym akcentem od strzelenia bramki. Sulkowski, dośrodkowanie w pole karne. Biegł tam do piłki Świdzikowski, ale dobra interwencja na przedpolu Marka Ufnala. Teraz zagranie ręką grającego z numerem 18 Wojciecha Fadeckiego. Nie dostrzegł tego arbiter i w posiadaniu futbolówki przyjezdni. Fadecki naciskany przez Świdzikowskiego. Radomiak z kontrą. Napora osamotniony na prawym skrzydle. Nie poradził sobie Krzysiek. Trzeba wracać. 6,5 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Radecki. Za lekko do Śliwińskiego. Fadecki z dystansu, ale równie mocno, co niecelnie i od bramki Michał Kula. Latają te śmigłowce, te odrzutowce nad Radomiem, ale to nie powinno dekoncentrować zawodników.
Trzeba dociągnąć ten wynik do końca. Trzeba tutaj uważać, by nie stracić bramki. Teraz niezbyt pewnie Jędrzejczyk. Stracił piłkę. Błękitni atakują i mamy rzut wolny z wysokości 17 metra. A to oznacza bardzo, bardzo dogodną okazję dla gości do tego, by strzelić kontaktową bramkę, dającą jeszcze nadzieję na korzystny rezultat, na to, żeby chociaż remis tutaj wywalczyli podopieczni trenera Kapuścińskiego. Zachęcić naszych piłkarzy do gry. Dzisiaj nie gra żadna broń, tylko gra Radomia. Rzut wolny dla błękitnych, lewa noga, uderzenie wprost w Michała Kulę, ratuje się piąstkowaniem jedną ręką Michał, jeszcze w posiadaniu przyjezdni. Uff, całe szczęście, że z tego rzutu wolnego nie wyniknęła bramka, ale trzeba uważać, Gajda, nie, to Łaźnikowski, stracił piłkę, Robski walczy, Więcek, Sieciura, niezbyt pewnie, trzeba wybić piłkę, tak jak teraz czyni to prawy obrońca Radomiaka, poprawił się Kuba. I teraz jest okazja do tego, by ustawić znów szyki obronne, by spróbować, tak jak teraz, zmusić właśnie do błędu, do długiej piłki, do straty zawodników błękitnych. Niezbyt pewnie Michał Kula. Wawrzyk, połowa Radomiaka, Ariel Wawrzyk na prawe skrzydło, Fadecki opanowuje, jest Więcek, dośrodkowuje w pole karne i łapie piłkę Michał Kula. Nie było tam zbyt wielu zawodników błękitnych, którzy mogliby powalczyć o tę spadającą piłkę i dlatego bardzo łatwą interwencję mógł podjąć golkiper Radomiaka. Śliwiński walczy, wygrywa pojedynek główkowy, ależ tam niewiele brakowało, bo Krzysztof Robski wyszedł do okazji sam na sam z bramkarzem błękitnych. Uliczny tańczy z piłką, nie stracił jej, to najważniejsze, Sulkowski. Radecki na spalonym, udana pułapka offside'owa. Trzech defensorów błękitnych, tam było czterech zawodników Radomiaka i bardzo dużo zaryzykowali. No może nie bardzo dużo, to już nie ma co ryzykować. Czy 2-0, czy 3-0, to dla zawodników błękitnych pewnie żadna różnica. Natomiast ta pułapka offside'owa jak najbardziej udana i teraz trzeba... Mówię tu o zawodnikach Radomiaka, trzeba skupić się na tym, by nie popełnić żadnego błędu w tej końcówce spotkania. Atakują przyjezdni, Gajda, Liśkiewicz, to jest stoper, a już w tym momencie przesunął się na połowę Radomiaka. Więcek powstrzymywany i będzie kolejny rzut rożny, protestuje Sulkowski. Trudno nam z tej pozycji ocenić, czy rzeczywiście Sulkowski ostatni dotykał piłki. Tak czy siak, okazja dla błękitnych. Dwie minuty, równe dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Mocno bita piłka. Interweniuje Michał Kula, ależ teraz zadowolony z siebie golkiper Radomiaka. Zawisła ta piłka gdzieś w powietrzu, tam ugrzęzła między nogami. Udało się oddać strzał błękitnym, ale kapitalnie, ofiarnie rzucił się tam do piłki Michał Kula. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Więcek. I wybija Sulkowski. Uliczny. Chrabącz. Wrócił do defensywy Śliwiński. Więcek. Niedokładnie. Radomiak przy piłce. Chrabąż. Dobra piłka do Ulicznego. Uliczny ma dużo miejsca na lewym skrzydle. Chrabąż. Śliwiński. Śliwiński. Strzał w środek bramki. Łapie piłkę. Marek Ufnal. Dobra próba Przemysława Śliwińskiego. Pierwszy strzał w dzisiejszym meczu tego zawodnika. Pierwszy strzał po bardzo, bardzo długiej kontuzji. On potrzebuje takiej pewności siebie. Potrzebuje
takiego bodźca, by wrócić do optymalnej dyspozycji. Przemysław Śliwiński. 30 sekund do końca regulaminowego czasu gry. Już chwycił tablicę elektroniczną sędzia techniczny dzisiejszego spotkania. Ile doliczy do regulaminowego czasu gry? Cztery minuty, proszę Państwa, to jeszcze bardzo dużo czasu. Cztery minuty, a więc mają jeszcze czas na to, by powalczyć zawodnicy błękitnych. Radecki, Napora. Faulowany skrzydłowy Radomiaka. A trybuny świętują. Trybuny już czują, że tutaj, jeśli Radomiak straciłby te trzy punkty, to byłaby jakaś sytuacja kompletnie niespotykana, wręcz niemożliwa. Kula daleko przed siebie, jest Uliczny, dobrze opanowuje piłkę skrzydłowy Radomiaka. Uliczny, Sulkowski przedziera się do przodu, ale nie zrozumiał się z Krzysztofem Robskim. Ale chyba mamy aut dla Zielonych, tak jest, jakieś tam muśnięcie musiało nastąpić. A jednak nie rzut z autu, a rzut wolny, taką decyzję podjął arbiter. Ale na przedpolu uprzedza Naporę. To już naprawdę nic nie powinno się zdarzyć. Pierwsi kibice już opuszczają trybuny stadionu przy ulicy Narutowicza 9. Jeśli to spotkanie zakończy się takim wynikiem, to Radomiak wciąż będzie niepokonany na własnym stadionie. Radomiak będzie miał 7 punktów i dołączy do ligowej czołówki. Błękitni ugrzęzną w dole tabeli. Tymczasem atakuje Radomiak. Nie było spalonego, a jednak uniesiona chorągiewka arbitra liniowego. A szkoda, bo to by oznaczało, gdyby tego spalonego nie było, że Przemysław Śliwiński zapewne wpakowałby piłkę do pustej bramki. A tak to od własnej połowy Błękitni rozpoczną kolejną akcję. Chyba ostatnią, a może przedostatnią. W każdym razie zbliżamy się już do końca tego spotkania. Łaśnikowski, Wawrzyk, Gajda, świetnie interweniuje Norbert Jędrzejczyk. Wszyscy tutaj na stadionie ze zniecierpliwieniem już czekamy na końcowy gwizdek arbitra. Spojrzał na zegarek pan Daniel Kruczyński. Za chwilę powinien zakończyć to spotkanie, ale jeszcze w ataku Błękitni. Wawrzyk. Kazimierowicz ścina do środka. Więcek dośrodkowuje. Przecinają to defensorzy Radomiaka. Robski. Nie opanował piłki młody napastnik. Zablokowane wybicie Cieciury. Dojdzie do piłki jeszcze Wawrzyk. Ma dużo miejsca Ariel Wawrzyk. Dośrodkowuje w pole karne i wybija piłkę. Chyba Mateusz Radecki. Więcek w pole karne. Bardzo niedokładnie. Tym razem wybija Cieciura. Jeszcze Wawrzyk. Teraz to jest już prawdziwy napór, prawdziwe oblężenie Błękitnych, ale faulowany w nieprzepisowy sposób był Krzysztof Napora. No panie arbitrze, przydałoby się już zakończyć to spotkanie. To już naprawdę nic się nie zmieni. I tak też się dzieje. Radomiak wygrywa z Błękitnymi Stargard Szczeciński 2-0. Bardzo dobre spotkanie w wykonaniu
zielonych. Na pewno zadowolony będzie trener Jacek Magnuszewski. Świętują kibice, ale z tego meczu zapamiętamy przede wszystkim bramkę Pawła Wolskiego, bramkę Stadiony Świata. Naprawdę będzie co oglądać po meczowych trutach i także w raporcie piłkarskim, do którego już teraz zapraszam, a tymczasem żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Michał Szprendałowicz, do usłyszenia przy kolejnych transmisjach. Za kamerą Przemysław Balmowski, Artur Molenda, za ekranem monitora pracowaliśmy dzisiaj dla Państwa z dużym uśmiechem na ustach, bo tak oglądającego Radomiaka chcielibyśmy oglądać zawsze. Do usłyszenia.